Robert Kubica plus PKN Orlen. Współpraca, która gwarantuje emocje. Konferencja prasowa w Warszawie i przedstawienie planów na najbliższe miesiące. A w tle bolid Williamsa, którym polski kierowca będzie się ścigał na torach Formuły 1. Z Robertem Kubicą i prezesem Danielem Obajtkiem rozmawiał Jan Piasecki. W tym momencie w Polsce nie ma bardziej odpowiednich ludzi, by rozmawiać o Formule 1 niż Robert Kubica i prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Zanim zaczniemy rozmawiać o tym, co się działo, co będzie się dziać, chciałbym wrócić do rozmowy, która zapoczątkowała chyba waszą współpracę. Teraz możecie coś więcej powiedzieć, jak wyglądało to spotkanie, w jakim klimacie się odbywało. Rozmawialiśmy o promocji firmy, o zaangażowaniu Roberta, o rozmowach z Williamsem i Robert jak gdyby był również tym motorem w tych rozmowach. Robert też wspólnie z moim zespołem był przy etapie negocjacji, co dla nas było bardzo ważne z racji tego, że Robert posiada to doświadczenie, bo to zapina się w taki nasz cały projekt. No. Robert, nie da się ukryć, że Formuła 1 to sport, który po prostu potrzebuje pieniędzy. Często też widzi się w formule takie sytuacje, że ojciec jest szefem zespołu, syn jeździ akurat w tym zespole. Jesteś przekonany o tym, że obecnie w F1 są po prostu najlepsi kierowcy świata? To nie jest tak, że Formuła 1 dochodzą do Formuły 1 kierowcy, którzy nic nie potrafią. To nie jest tak, że budżet, który dany sponsor wkłada do zespołu, sobie chowają do kieszeni. To jest przeznaczane na budowanie bolidów, na polepszanie bolidów. To jest budżet zespołów, który się buduje. Mówi się o tym, że mógłby powstać tor dla Formuły 1 w okolicach Trójmiasta. Też wiele osób pyta o to, czy Williams zorganizuje dzień F1 w Polsce. W tym roku będę miał bardzo mało czasu. To nie jest tak, że ja mogę się skoncentrować na, padło pytanie, budowanie toru Formuły 1. Żebym ja tutaj zaczął propagandę o budowie toru Formuły 1, żebym ja zaczął jakby szkółkę dla młodych kierowców. To są wszystkie programy, o których nawet mogę powiedzieć, rozmawialiśmy. To nie jest czas, na którym ja mogę się koncentrować na innych rzeczach. Formuła 1 się pochłania w 100%, nie tylko fizycznie, umysłowo, trzeba być skoncentrowanym i tak naprawdę nie trzeba pamiętać, że się ścigasz przeciwko najlepszym kierowcom świata, dlatego trzeba być skoncentrowany w 100%. Zostało 47 dni do tego pierwszego startu. Coś byś chciał zrealizować? Masz jakiś plan? Czujesz się jak debiutant w pewnym stopniu? W pewnym stopniu tak, ale tak jak powiedziałem, dużym plusem według mnie jest to i różnicą od debiutantów jest to, że ja już w Formule 1 się ścigałem na wysokim poziomie i wiem tak naprawdę, co potrzeba. Nie ma sensu za dużo myśleć, ponieważ to i tak nic nie zmieni. Trzeba się skoncentrować na pracy, być zdeterminowanym nad tym, co możesz zrobić teraz. Mówiło się o zeszłym sezonie, że są problemy z wyprzedzaniem, między innymi w bolidach Williamsa. Masz poczucie, Robert, że w tym momencie te problemy są rozwiązane, że będzie więcej wyprzedzeń na torach Formuły 1, że będzie to mimo wszystko bardziej atrakcyjne, bo lubimy jednak, kiedy mijają się te samochody. Bolid to tak naprawdę 80% docisku, czyli pęd bolidu, powietrze przysysa bolid do toru. Kiedy jedziemy za innym kierowcą, ten strumień powietrza nam jest zabierany. Automatycznie bolid generuje 20-30% mniej docisku, co się przekłada na około 15-20 na godzinę wolniej przejeżdżamy zakręty, co później się przekłada na większe zużycie opon, większe zużycie hamulców. Dlatego te wyprzedzania są dużo trudniejsze niż w normalnych autach, czy też w wolniejszych kategoriach. Jeśli sobie wyobrazimy, że na przykład w Barcelonie dojeżdżamy do pierwszego zakrętu 320 na godzinę, hamujemy w odległości około 70 metrów do pierwszego zakrętu. W międzyczasie zbijamy 4 biegi, z tam 320 hamujemy do 160 i to wszystko trwa 2 sekundy w momencie, kiedy już znowu mamy pełny gaz. W tym momencie musielibyśmy zahamować minimum 5 metrów później, czyli w odległości hamowania 60 metrów, 5 metrów jest to prawie 10% długości hamowania. Żaden kierowca Formuły 1 nie hamuje te 6 metrów za wcześnie. Wiesz już, ile będziesz jeździł podczas testów? Czy to będą całe testy, całe dni, połówki? Zrobienie testów całego dnia, cały dzień siedząc w bolidzie
ja tak robiłem 10 lat temu, jest bardzo wyczerpujące. Williams, tak jak Mercedes na przykład, dzieli, niektóre zespoły nie dzielą. Ogólnie będę tam przez 2 tygodnie, ponieważ jest to tak jakby 2 bloki, 4 dni, 4 dni przerwy i następne 4 dni i będę jeździć praktycznie każdego dnia. Może tam jeden dzień nie będę jeździć. Wiem, że wszyscy tobie zadają pytania dotyczące tego, kto miałby nakręcić film o tobie, kto miałby odegrać twoją rolę. Te pytanie w kółko pada. Ja wiem, że trudno wskazać konkretne osoby, ale masz taką świadomość, że to wcześniej czy później nastąpi? Na dzień dzisiejszy chciałbym być w Australii. I no, nie da się. Oczywiście człowiek się zmienia, dorasta, ale jednak ja wychowałem się jako kierowca i w momencie, kiedy znowu jestem kierowcą Formuły 1, no, moja cała energia, moje całe jakby myśli są związane z kierownicą i z kręceniem kierownictwo w bolidzie Formuły 1, dlatego też co się wydarzy w przyszłości, tego nie wiem, ale były takie pomysły. Życzę wam wszystkiego najlepszego i chyba całej Polsce trzeba życzyć waszej długiej współpracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.